Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Matka Boża w naszym życiu. Posłuchaj, co Matka Boża czyni tym, którzy powierzyli jej życie. Moja matka. Nazywam ją po prostu moją matką. Tak nazwana jest mi najbliższa sercu. Zawierzyłam się jej w macierzyńską opiekę. Jest ze mną w chwilach dobrych, w utrapieniu, w dzień i noc bezsenną. Cały czas czuję jej bliskość i dobrze jest mi z nią. Ukochałam Maryję od dziecka. Kochana i czczona była w moim domu rodzinnym. Obraz Pani Jasnogórskiej przyniosła mama, będąc na pielgrzymce na Jasnej Górze. Wraz z obrazem Matki Bożej przyniosła mnóstwo opowieści o jej dobroci i chwale. Tak zrodziła się w moim sercu miłość i cześć do Maryi, do Matki naszego Pana i Zbawiciela. Marzeniem moim było pójść i złożyć pokłon Maryi. Długo czekałam na zrealizowanie mego życzenia. Życie stwarzało trudności i przeszkody, które uniemożliwiały spełnienie życzenia. Przyszedł wreszcie upragniony dzień, w którym mogłam pojechać na Jasną Górę, aby się pokłonić Matce Bożej i zobaczyć ten przecudowny przybytek kultu maryjnego, który spełnia tak wielką rolę w życiu religijnym naszego narodu. Czas był krótki, lecz każda chwila była głęboko przeżyta. Żegnając Matkę Bożą, dziękowałam jej za to, że jest z nami, że pozwoliła nam przetrwać straszliwy koszmar okupacji i wiele innych dramatów osobistych i całego narodu polskiego. Jestem złączona z nią w modlitwie. Obraz Bogu Rodzicy noszę w sercu z czcią i miłością. Dziękuję za łaski, którymi i mnie obdarowała, i tak wiele zawdzięczam jej przemożnej opiece. Świadectwo pisała kobieta, lat 55. A teraz przypomnij sobie swoją historię, gdy Matka Najświętsza przyszła ci z pomocą, i podziel się świadectwem z innymi. Możesz to uczynić, pisząc na kontakt@najejgłowie.pl.